Od Katowic to była bodajże twoja trzecia walka, czy czwarta. I od tego pojedynku z Selinim, bo w Katowicach się z Selinim biłeś, twardym zawodnikiem, widać wyraźnie wzrost formy, przynajmniej taka jest moja ocena. Chyba się trochę przełamałeś, bo tak początek kariery twojej zawodowej to... Tak niby wygrywałaś, ale nie byłeś tak przekonujący jak ten ostatni rok. No, mi się wydaje, że powodem może też być to, że też zacząłem sparować z Tomkiem Adamkiem. Nie ma co ukrywać, ten sparing dużo mi daje, uczy się rzeczy, nowych rzeczy, także to na pewno to jest, to ma duży wpływ. Co jeszcze? Walki są toczone na dłuższym dystansie, czyli już jest 6 rund. Ja już powiem wam szczerze, że nie chcę boksować 6 rund. To jest 6 rund, to jest taki niebezpieczny dystans, że można dostać dzika, który jest przygotowany praktycznie na 4 rundy i te dwie jeszcze się przemęczy i ruszy i będzie szalał wariowo. A na dystansie 8 rund można sobie walkę ładnie ułożyć, taktycznie, technicznie, no nie wiem, no jeszcze jak... I powiem wam szczerze, że i teraz walczę właśnie od Katowic, już miałem jedną tylko walkę 6-rundową, ale z tego względu, że chorowałem. Ale mówię, miałem te już walki długodystansowe i bo mi się na tych właśnie walkach długodystansowych głosuje zdecydowanie lepiej, jak na takich krótko 6-rundowych. Jak obstawiasz walkę Tomka Adamka z Onilą Belem? Jestem sercem z Tomkiem, na pewno będę tam i też i obecny, i jeżeli nie będę, to będę też i duchowo tam z Tomkiem. A jak oceniam? Tomek ma szansę, teraz pracował fizycznie, dosyć mocno się podciągnął. Teraz tylko wszystko zależy od jego sparingów. Jeżeli ci jego sparing partnerzy będą wymagający, to będzie miał lekką walkę i wygra. Jeżeli jego sparing partnerzy nie będą wymagający, a powiedzmy sobie, no teraz ciężko sparing partnerami, to wygra, ale po ciężkim boju. Twoja kategoria, Calzaghi, Hopkins. No, akurat tych dwóch panów darzę z jakimś tam szacunkiem. No ciężko jest mi wytypować, bo naprawdę ten jest świetnym zawodnikiem i ten świetnym zawodnikiem. Ale gdzie ta walka by miała się odbyć? W Stanach. Jeżeli by ta walka miałaby się odbyć w Stanach, to może Hopkins cwaniac swym przychyczyć, ale no nie wiem, no ciężko, to jest tak ciężki temat teraz, Hopkins a Calzaghi, bo to jest dwóch wspaniałych pięściarzy. Wiadomo, że taktycznie zawsze Calzaghi był dobrze też nastawiony i to samo Hopkins, także no ciężko, ciężka decyzja. No wydaje mi się, że no lepszy wygra, no nie wiem, nie chcę strzelać, bo... Wielkie dzięki za wywiad i wszystkiego najlepszego.